Wiemy z poprzedniej lekcji, że korzystając z takiej cechy, bądź też możemy to nazwać postulatem lub aksjomatem, jak bok, 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 możemy stwierdzić, że dwa trójkąty są przystające. Przystające. To oznacza, że jeśli mamy dwa trójkąty i boki jednego trójkąta mają identyczne długości jak odpowiednie boki drugiego trójkąta, to te dwa trójkąty są e, przystające. I e, w tej lekcji będziemy chcieli zastanowić się, czy istnieją inne takie postulaty, które będą mogły, dzięki którym będziemy mogli stwierdzić, że dwa trójkąty są przystające. Skoro mamy tutaj bok bok bok, to zadajmy sobie pytanie, czy zadziała taka cecha jak kąt, kąt, kąt. I w tym celu narysujmy sobie teraz dwa trójkąty i zobaczymy, o co będzie chodziło tutaj w tym kąt, kąt, kąt. Narysujmy sobie jeden trójkąt. O, i narysujmy sobie tutaj drugi trójkąt. Tutaj mamy drugi trójkąt. Cecha kąt, kąt, kąt oznaczałaby, że miary kątów jednego trójkąta są identyczne jak odpowiednie miary tutaj kątów drugiego trójkąta, czyli ten kąt miałby swój odpowiednik, którym byłby tutaj ten kąt. Kąt, który znajduje się tutaj, miałby taką samą miarę, jak kąt, który znajduje się tutaj. I został nam trzeci kąt, czyli ten kąt miałby taką samą miarę jak ten kąt. I moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy te dwa trójkąty wyglądają na przystające. Tak, one wyglądają na przystające, ale to wynika ze sposobu w jaki je narysowałem. Tutaj wydaje się, że te boki mają takie same długości. Ale wiemy również, że moglibyśmy sobie taki trójkąt powiększyć w taki sposób, że te kąty tutaj byłyby identyczne. Wystarczyłoby długość każdego z boków przemnożyć przez tę samą liczbę otrzymalibyśmy tutaj przez taką operację trójkąt, który byłby trójkątem podobnym do tych dwóch trójkątów. Czyli narysujemy sobie ten trójkąt. O, ten trójkąt ma e, podobny kształt do tych dwóch trójkątów. Będzie miał takie same kąty, ponieważ e, mnożąc długość każdego boku przez stałą liczbę, zachowujemy tę własność, że te kąty będą takie same. Oj, tutaj, nie ten kolor. Ten kąt będzie taki sam jak te dwa kąty. Ten kąt będzie kątem przystającym do tych dwóch kątów i jeszcze trzeci kąt. Ten kąt tutaj ma taką samą miarę jak te dwa kąty, czyli widzimy, że to jest trójkąt, który ma identyczne miary kątów jak te dwa trójkąty, ale widzimy, że nie jest identyczny, no bo ten bok jest wyraźnie dłuższy od tego boku, ten bok jest wyraźnie dłuższy od tego boku, a ten bok jest wyraźnie dłuższy od tego boku, czyli te dwa trójkąty nie są identyczne, czyli nie są przystające. Podsumujmy sobie, co do tej pory tutaj powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy sobie, że te dwa trójkąty na pewno nie są przystające, czyli ta cecha kąt, kąt, kąt na pewno nie będzie nam implikowała tego, że trójkąty są przystające. Przystające. Jednakże cecha kąt, kąt, kąt pozwala nam stwierdzić, że dwa trójkąty są podobne. Tutaj jeszcze nie spotkaliśmy się z tym słowem. Ja chciałbym je zaraz szybko tutaj. I dokładnie zarazem wytłumaczyć, podobne. Popatrzmy. Te dwa trójkąty mają takie same kształty, mają identyczne kąty, ale długości odpowiednich boków są różne. To oznacza, że dwa trójkąty są podobne. No one są do siebie podobne, nie są identyczne, są podobne. Różnią się tylko wielkością. Ale nie są przystające, bo trójkąty przystające nie dość, że muszą mieć taki sam kształt, takie same kąty, to długości odpowiednich boków muszą być identyczne. I popatrzmy, tutaj nie zrobiłem tego założenia. Te dwa trójkąty są przystające, ponieważ, e, popatrzmy, długości odpowiednich boków są identyczne. Czyli ten bok ma taką samą długość jak ten bok, ten bok ma taką samą długość jak ten bok i ten bok ma taką samą długość jak ten bok. I co możemy sobie jeszcze powiedzieć, jakie związki zachodzą pomiędzy podobieństwem a przystawaniem. Jeśli dwa trójkąty są przystające, to możemy od razu również powiedzieć, że są podobne. No bo wiadomo, długości boków są identyczne, to znaczy, że mają taki sam kształt. Ale jeśli dwa trójkąty, tutaj o zaznaczą, połączę je w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, że one są przystające. Ale jeśli wiemy, że dwa trójkąty są podobne, to nie będziemy mogli powiedzieć, że są one przystające, bo widzimy, że ten trójkąt i ten trójkąt, to te dwa trójkąty nie są identyczne. Długości odpowiednich boków są różne. Czyli jeśli coś jest, jeśli dwa trójkąty są podobne, to są przystające również, ale jeśli dwa trójkąty są przystające, to nie możemy powiedzieć, że są podobne. Skoro mieliśmy tutaj cechę bok bok, to spróbujmy znaleźć inne postulaty, inne aksjomaty, które pozwolą nam stwierdzić, że dwa trójkąty są przystające. I spróbujmy od czegoś takiego jak bok. Jak bok kąt bok. Bok, kąt, bok. Co to oznacza? Narysujmy sobie tutaj jeden trójkąt. Wszystko nam się wyjaśni, gdy będziemy mieli tutaj dobrą ilustrację. O, tutaj mamy trójkąt i bok on bok mówi nam że jeśli mamy dwa trójkąty w których tak jeden bok na przykład ten bok ma swój odpowiednik w drugim trójkącie i będzie tym tutaj ten bok kąt który znajduje się przy tym boku również ma swój odpowiednik w drugim trójkącie czyli kąt który będzie znajdował się tutaj ma taką samą miarę jak ten kąt który jest tutaj oraz drugi bok który razem z tym pierwszym bokiem tworzy nam tutaj ten kąt ma taką samą długość. O, czyli ten tutaj bok ma taką samą długość jak ten bok. I czy taka sytuacja, gdy będziemy mieli dwa trójkąty, w których będziemy mieli tutaj dwa boki odpowiednio o takich samych długościach i kąt pomiędzy nimi będzie taki sam, czy będziemy mogli stwierdzić, że dwa trójkąty są przystające? No popatrzmy, brakuje nam tutaj trzeciego boku i yy, zamontujemy sobie ten bok tutaj i Narysujemy sobie tutaj to w ten sposób. I teraz popatrzmy. Jest tylko jedna, jedyna sytuacja, w której e, otrzymamy z tego boku trójkąt, tutaj, z tego odcinka. Musielibyśmy e, pokręcić nim tutaj w tę stronę. O, tak jak wskazówka zegara się przemieszcza i otrzymalibyśmy tutaj coś takiego. Ten bok musi mieć po prostu taką samą długość jak ten bok, który znajduje się. Tutaj, czyli yy, popatrzmy jeszcze raz. To był tutaj ten bok, który znajdował się tutaj, oraz tutaj. To jest bok, który jest identyczny w tych dwóch trójkątach. Później kąt, który znajduje się przy tym boku, również jest identyczny w tych dwóch trójkątach. I tutaj bok, drugi bok, który razem z tym pierwszym bokiem tworzy nam tutaj ten kąt. I w takiej sytuacji, gdy coś takiego będzie zachodziło w dwóch trójkątach, będziemy mogli od razu powiedzieć, że te dwa trójkąty są. Przystające. Czyli mamy tutaj drugie narzędzie do tego, aby poszukiwać trójkąty przystające. Przystające. Bok, kąt, bok. Skoro mamy bok, kąt, bok, to y, zamieńmy sobie literki B na K, a K na B i zobaczmy, czy będzie coś takiego działało, jak kąt, bok, kąt. Co to oznacza? Narysujmy sobie tutaj jeden trójkąt. O. Jeden bok, drugi bok. I trzeci bok. Co to oznacza kąt, bok, kąt? Czy coś takiego, że jeśli będziemy mieli tutaj, tu występuje tylko raz bok, to znaczy, że będziemy mieli dwa trójkąty, o których wiemy tylko tyle, że tutaj jeden bok jest taki sam jak. Bok tutaj, odpowiedni bok w tym trójkącie, i tutaj mamy kąt-kąt, czyli to mówi nam, że będziemy znali jeszcze dwa kąty. Oznaczymy sobie ten kąt w taki sposób i ten kąt w taki sposób. To jest ważne, że te dwa kąty znajdują się przy tym boku. I również będziemy wiedzieli, że w tym drugim trójkącie te kąty przy tym boku są identyczne. I czy te informacje pozwalają nam stwierdzić, że te dwa trójkąty są przystające. Popatrzmy, tutaj nie mamy trójkąta, mamy tylko e, jakąś kreskę i tutaj dwa kąty zaznaczone i spróbujmy sobie skonstruować trójkąt, czyli tutaj będziemy potrzebowali jeden bok, nie znamy jego długości, wiemy tylko, że ten bok będzie musiał być nachylony do tego boku pod tym kątem, więc musi tworzyć taki kąt. O, to narysujemy w ten sposób. Długości nie znamy, więc dałem ją zupełnie przypadkową, tak. I teraz popatrzmy. Tutaj mamy kolejny. Będziemy chcieli mieć kolejny bok. Nie znamy długości tego boku, ale wiemy, że on musi być nachylony do tego boku pod tym kątem. O, tak jak mamy zaznaczone to na żółto. I popatrzmy. Te dwa kąty będą sprawiały, że te że te boki będą miały identyczne długości, jak odpowiednie boki w tym trójkącie, bo widzimy, że istnieje tylko jedna opcja stworzenia tutaj trójkąta, gdy mamy podane tutaj te dwa kąty i długość tego boku. Widzimy, że niezależnie jak długie e, narysowalibyśmy te linie, one przecięłyby się nam tutaj w tym punkcie. I właśnie to jest, e, to dzieje się za sprawą tych dwóch kątów. Więc mamy kolejne narzędzie, kąt, bok, kąt. Pamiętamy, że tutaj jeden bok. Ma identyczną długość w tych dwóch trójkątach, a to są kąty, które znajdują się przy tym boku, więc to jest tutaj ten kąt, a ten kąt zaznaczymy sobie tutaj tym kolorem, który mieliśmy. Pamiętajmy, że te dwa kąty muszą znajdować się przy tym boku, który ma identyczną długość w tych dwóch trójkątach, więc to również pozwoli nam stwierdzić, że dwa trójkąty są przystające. przystające. Przejdźmy teraz do kolejnego doświadczenia i teraz zastanowimy się nad czymś takim jak kąt, kąt, bok. Co to nam mówi? Narysujmy sobie najpierw jeden trójkąt. Tutaj będziemy mieli fioletowy bok, tutaj niebieski, a tutaj zielony. I kąt kąt bok mówi nam, że będziemy mieli takie informacje. Będziemy mieli w drugim trójkącie jeden bok, który będzie miał taką samą długość jak odpowiedni bok w tym trójkącie i wybierzemy sobie tutaj niebieski bok, czyli wiemy, że... Ten bok ma taką samą długość jak ten bok. I mamy tutaj informację o dwóch kątach, że dwa odpowiednie kąty będą miały taką samą miarę. Oznaczymy sobie najpierw tutaj ten kąt. Widzimy, że ten kąt jest jako pierwszy, on nie ma nic wspólnego tutaj z tym bokiem, więc to będzie tutaj ten kąt, a ten kąt środkowy widzimy, że występuje przy tym boku, czyli to będzie tutaj ten kąt. Więc spróbujmy sobie najpierw w tym drugim trójkącie umieścić. Ten kąt tutaj. Wiemy, że ten kąt jest tutaj. I teraz popatrzmy. My nic nie wiemy o długości tego boku, więc po prostu damy sobie tak, jak nam się podoba. Możemy sobie zrobić, o, ten bok dłuższy. I teraz wykorzystaliśmy na razie dwie informacje. Jeszcze musimy skorzystać z tego, że ten kąt, który będzie tutaj przy tym boku, ma taką samą miarę jak ten kąt. Czyli załóżmy, że umieścimy sobie ten kąt tutaj. Oj, nie ten kolor. I teraz popatrzmy. Wiemy, że ten bok, który jest tutaj, musi być tak samo tutaj nachylony do tego boku, jak ten bok do tego boku, bo ten kąt jest taki sam. Czyli popatrzmy, jeśli narysujemy sobie tutaj, oj, kompletnie mi się nie udało, ten bok, o, no to widzimy, że on nigdy się nie przetnia, nie nigdy nie dotknie tego boku tutaj w tym miejscu, bo my znamy długość tego boku musi być tutaj taka sama jak długość tego boku. Nie możemy sobie tego przedłużyć. Gdybyśmy ten kąt umieścili sobie w innym miejscu, gdyby ten bok tutaj był krótszy, możemy narysować sobie to tutaj. To widzimy, że znowu to się nie uda. Uda to się tylko w przypadku, o, gdy będziemy mieli taką sytuację, że ten bok dotknie tutaj ten bok. Tylko w tej sytuacji ten kąt będzie tutaj taki sam i stworzymy sobie taki trójkąt. I ten trójkąt będzie identycznym trójkątem jak ten trójkąt, czyli będzie trójkątem przystającym. Czyli widzimy, że znowu mamy tylko jedną, jedyną opcję do tego, że ten kąt będzie taki sam. Znaczy, ten trójkąt będzie taki sam jak ten trójkąt. Czyli widzimy, że tutaj również ta cecha kąt-kąt-bok pozwoli nam stwierdzić, że dwa trójkąty są przysta. Przystające, że trójkąty są przystające. Zostało nam jeszcze ostatnie doświadczenie i jest to e, bok, bok kończy. Sprawdzimy, czy to również jest cecha przystawania e, trójkątów, czyli narysujemy sobie standardowo tutaj jeden trójkąt, tutaj będzie jeden bok, tutaj drugi bok, a tutaj trzeci bok. I co oznacza bok, bok, kąt? To e, oznacza, że w dwóch e, trójkątach będziemy mieli po dwa boki, które mają taką samą długość, a kąt, który nie jest pomiędzy e, tymi bokami, no bo widzimy, gdyby ta literka K była pomiędzy e, tymi literkami B, to znaczyłoby, że to jest kąt pomiędzy tymi bokami, ale to jest inny kąt. Czyli narysujemy sobie tutaj taki trójkąt. O, tutaj będziemy mieli ten trójkąt, który ma taką samą długość. Ten bok. Znaczy, zacząłem od rysowania boku, tak? Czyli ten bok ma taką samą długość jak ten bok i drugi bok, który ma wspólny wierzchołek tutaj z tym bokiem, o, czyli ten bok. I popatrzmy, nic nie jest powiedziane o kącie pomiędzy tymi dwoma bokami, czyli ja mogę sobie narysować tutaj ten bok, obojętnie jak nachylony do tego boku. Ważne, aby tutaj zgadzała nam się ta długość, czyli ten bok ma taką samą długość jak ten bok i kąt przy tym drugim boku w tych dwóch trójkątach będzie miał taką samą miarę, czyli to będzie ten kąt, a w tym trójkącie to będzie tutaj e, ten kąt. O. I teraz widzimy, że e, gdy skonstruuję sobie tutaj trójkąt, o, w tym przypadku, czyli dorysuję tutaj ten bok, to mamy tutaj Drugi trójkąt, w którym te warunki są spełnione, bok, bok, kąt, to odpowiednie boki są identyczne i ten kąt również jest identyczny, ale ten trzeci bok sprawia, że te dwa trójkąty nie są takie same. Czyli ten bok ma inną długość tutaj od tego boku. Więc ta cecha nie świadczy o tym, że dwa trójkąty są przystające. Czyli zapiszemy sobie, nie świadczy, nie świadczy, o przystawaniu. Przystawaniu. Czyli to ta informacja, że yy, dwa boki jednego trójkąta są identyczne jak pozostałe boki drugiego trójkąta i kąt przy jednym z tych boków, ważne, że ten kąt nie jest pomiędzy tymi bokami. Jeśli ten kąt będzie przy którymś z tych boków, miał taką samą miarę, to nie będziemy mogli wyciągnąć informacji o tym, że dwa trójkąty są przystające.